Miss Teasdale. Are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire, told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Är det oss? Ja. Något att dvänka under den där greven. På straven, då bra. Tack mina sjögnar. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. No nic, happens to the best. 140 punktów doświadczenia. Zawsze to coś zyskaliśmy, zawsze te punkty doświadczenia będziemy mogli wydać. Witam was oficjalnie po raz kolejny w odcinku. Będę musiał to zmontować, ale myślę, że nie będzie to jakimś takim mega większym problemem. Słuchajcie, znajdujemy się w tych tunelach, musimy znaleźć wejście do rezydencji Aloyusa Dawsona, nie wiem czy się tak poprawnie czyta jego imię i nazwisko. No i niestety ja tutaj trochę błądzę, ponieważ te kanały są w miarę skomplikowane. Jak na mój potężny umysł, to dziwne akurat, że są takie skomplikowane, ale są. Nie pamiętam, czy my powinniśmy iść na dół, czy do góry, skąd my przyszliśmy, ale udajmy się może na dół. To wygląda jak miejsce, z którego przybyłem, czyli musimy udać się na górę jednak. Nie pamiętałem tego, bo chwilę minęło od momentu, kiedy przeszukiwałem tutaj te kanały. Ale wygląda na to, że jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w tej rezydencji, do której mieliśmy się udać. Tam mamy za zadanie przemienić tego ziomka w wampira. Czy się uda i czy w ogóle zechcemy to zrobić i czy gra nam taką opcję da, żebyśmy mogli tutaj wybrać między tym, czy chcemy go przemieniać w tego wampira, czy nie. No to się przekonamy za pewnie kilkanaście sekund. Co, jak da nam taką opcję, to kurczę ciężko. Wydaje mi się, że nie chciałbym go przemieniać. Ale z drugiej strony podobno byłoby to strasznie nierozsądne, więc nie wiem, czy tak do końca chcę być aż tak nierozsądny. Wtedy by się rzucili i cały mój klub by się na mnie rzucił. Witam serdecznie. Zatem jesteś kompletny randomy, czy co? Kim wy jesteście? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan. Czemu macie takie same twarze? Halo. Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are, or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Kurczę, oni strasznie mają takie dziwne imiona. Agamemnon. Co to jest za imię w ogóle? I potem, jak ja mam je przeczytać? Pierwszy raz w życiu takie imię słyszę, Agamemnon. Was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Następna nowa wskazówka. No pogadamy sobie tutaj na samym początku z tymi postaciami. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? Zaiste, ja nie. Co to niby za pytanie, zaiste? Czy ja się czuję szczęśliwy? W miarę chyba się czujemy szczęśliwi, za szczerze mówiąc. I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think.
But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Okej, okay, a właściwie dlaczego my randomowe? To jest takie głupie, że my podchodzimy do randomowych gości i gadamy z nimi normalnie całą pogawędkę zrobioną. A też pewnie w tych czasach to było normalne, znaczy nawet dzisiaj by było jakoś to w miarę normalne, nie? Każda osoba, którą znasz, kiedyś była dla ciebie obca, to jakby... Kiedyś musiał być ten pierwszy raz, każda osoba, nawet najlepszy kumpel. Kiedyś musicie pierwszy raz sobie podać rękę. Także no jest to normalne, że jakieś takie normalne rozmowy się toczą. Ale jakoś dziwne mi się to wydaje, że tak podszedł do kogoś w nocy i tak zamienił kilka słów. Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Dobra. To idźmy jeszcze porozmawiać z jego... A, albo zapytajmy na właśnie tego ziomka. Dobra. Czy jego brat wygląda 1 do 1? Znaczy bardzo podobnie, ale... A, nie 1 do 1 chyba. Chyba się trochę różnią czymś. Albo nie. Mają taki sam model. Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. Ta, byłem u twojej matki. So I suppose that's it. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Pewnie jestem lekarzem, to pewnie spotkaliśmy się w kurze w jakiejś przychodni. No to co? Też go wypytajmy o to samo. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city as soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Bo jest masowe groby i generalna pieprzona masakra. Tak swoją drogą ty, tak oni się czują nieszczęśliwi, a daliby mi 6000 punktów doświadczenia. Może się jakoś dogadamy, wariacie. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Owszem. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature, scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Tak najbardziej to by mi chyba odpowiadało mieszkać w jakimś takim ciepłym kraju i otwierasz okno, tam bazary i tak dalej. To na pewno taki najfajniejszy klimat by miało dla mnie. Dużo fajniejszy niż taki Londyn. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. Czyli co? Nie może dać to miasto. Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life. A to nie odwrotnie mówiliście? To nie, ale tamten nie mówił, że ten nie chce wyjechać z miasta? To poczekaj. Baker w różny sposób wyjaśniał swoją obecną sytuację. No właśnie. Tak mi się wydaje, że coś mi tu nie grało, tak szczerze mówiąc. Ten mówi, że tamten nie chce, ten mówi, że ten nie chce, co jest grane. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. Swoją drogą, to musi być na pewno fajne uczucie mieć brata i tak zawsze się wspierać i tak dalej. Albo wkurzacie, zwłaszcza jakiego brata masz.
No nie, pewnie w dzieciństwie wkurzacie, ale kiedy dorośniecie, to już jakoś to fajnie idzie i masz takiego przyjaciela, na kumpla na całe życie. Takie powiedzmy młodsze, kiedy jesteś młodym dorosłym, o, jak w Simsach. That's all you can tell me about him. No potem wiadomo, że każdy ma swoje życie, ale... Jeszcze jak w ogóle na przykład macie tą samą pasję i obaj chcecie zostać najlepszymi, nie wiem, pływakami, no to w ogóle już petarda jest, nie? Na pewno możecie się zajebiście wspierać całe życie. Since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer. And here we are. Teraz nie można wyjechać z Londynu pewnie, bo jest ta zaraza, nie? What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Okej, chciałbym jeszcze z twoim bratem porozmawiać. Wejść do rezydencji, zaraz tam wbijemy. Natomiast chciałem tutaj porozmawiać, osobiste pytania jakieś ci zadać. Odblokowały mi się jakieś rozmowy? Nie, niekoniecznie. Dobra. W takim razie to by było na tyle, bo kilka wskazówek mi się odblokowało. Myślałem, że jeszcze może jakaś mała kwestia dialogowa z bratem, ale widzę, że niekoniecznie. No i kurczę, mega dużo, ojejciu, i tu też ktoś jest. Mega dużo punktów doświadczenia dają. Tak, o to samo mógłbym zapytać. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Jestem tu z własnym. Pracuję dla klubu Ascalon. Nie mam. I'm here on my own. Ta, może to. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. Twoje życie w Londynie? What can you tell me about this district? I'm the one asking questions. Kurczę, nie lubię. Tyle. Morderca? What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Ciekawe. Chciałem powiedzieć, że strasznie lubię rozmawiać. Już mamy 13 minut początkowego odcinka i ciągle te rozmowy są. Wkurza mnie to trochę i nudzi, tak szczerze mówiąc, więc chyba sobie tak naprawdę odpuścimy rozmowę z tym ziomkiem. Możemy go zapytać o Aloysa. Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it with just one phone call. No i proszę bardzo, twoje śledztwo, to możemy jeszcze zapytać go o to. I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise. O to możemy zapytać, bo to jest taki w miarę, wydaje mi się, ciekawy wątek. Może tutaj będzie misja poboczna z rozwiązywaniem zagadki mordercy i będzie troszeczkę ciekawsze, niżeli te wszystkie tutaj te misje poboczne, bo one tam zanieść kwiat na miejsce wybuchu bomby, nie? To była moja misja poboczna. Petarda. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman. Has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. Tak, to nam się odblokuje chyba tego. But I found nothing. Jo, chyba mi się odblokuje nowe śledztwo. Osobiste pytania? O, morderca, może by go zapytać o to. No to i całą wszystkie dialogi zaraz z nim porozmawiamy. Jednak. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal,
sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Chyba, że chodzi o wampiry, co? Co tak naprawdę pan robi tutaj? Dlaczego prowadzi pan śledztwo nocą? Dobra, zapytajmy go o to. Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Chciałbym zgłosić Gufreya McCulma? Kim jest Gufrey McCulm? Gufrey Malcolm. Poczekaj. Kto to kurde jest? Karina? Charlotte? Nieznany. Kto to jest? To kurde, to nie w tej dzielnicy, ty. Harry, ja tak po twarzy to ja będę wiedział. Tylko muszę zobaczyć twarzy. Darius? Ty, kto to jest? Tego nie znam. To nie. Halo? To nie. Dobra, to nie wiem za bardzo, kto to jest. Tom Watts? Nie mam zielonego pojęcia, zaginięcie. Chciałem zgłosić Gufreya. Nie zauważyłem nic szczególnego. Nie wiem, kim są ci ludzie. Dobra, w takim razie to było na tyle, trzymaj się. I parkujemy się do środka i idę sobie zjeść krajaneczkę sojową. Tak jest. Curry i kurczak dla wegan. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest krajanka sojowa. Jest strasznie głodny. Strasznie mi się wymiotować chcę przez to, że jestem głodny. Dobra, bierzemy, zbieramy wszystko. W ogóle, o, powiem wam taką ciekawostkę, że ostatnio zacząłem z powrotem jeść węglowodany, bo przez duży okres mojego życia i czasu jestem na deficycie kalorycznym. To sprawia, że też nie jestem w najlepszej formie, jeżeli chodzi o wymyślanie żartów, czy prowadzenie odcinków, czy ogólną energię życiową. Natomiast wczoraj po prostu, tak naprawdę zacząłem jeść węglowodany i dzisiaj chyba spałem 5 godzin, jestem mega wypoczęty i nigdy w życiu nie miałem tyle energii co teraz. Coś się wydarzyło tu, jak tu wszedłem. Okej, mogę na to naciskać. Co to zmieni? Da? Jeszcze nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Kurwa, ty to kto jesteś? Nie, no ja myślałem, że ja do szefa idę mojego, w sensie najbogatszego ziomka, nie do jakiejś krypty. I ocie krymca, salam aleikum. Zbrodnie, utraty wiedzy. Wampiry są niebezpieczne, śmiertelne, nierzadko okrutne. To fakt, któremu nie będę zaprzeczać. I ocie krymca, witam. Jonathan Reed, at last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you? Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. O, bardzo ładnie powiedział Gart. W takim razie, no, ciężko tutaj nie odbierać komuś życia, tak naprawdę, jeżeli ma taką smaczną krew. A który my mamy poziom w ogóle? Który my mamy poziom? Czwarty hipnotyzmu. Dobra, tak z ciekawości jeszcze. Powróżysz mi z kart? Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. Will cost you 150 shillings. Nie, kurwa. Dobra, dla widza. No muszę, no. The soldier, a man unable to change his course, seen by many as a danger. To wszystko? Ze względu na reputację kryminalisty, że nie może znaleźć pracy. Co i Bart? Nie wiem, ale gówno, ty. Put the money on the table then, Jonathan.
Nie no, jeszcze raz to ci nie będę już płacił, ty. Ale skam, nie? 150 szylingów chłop za takie coś chciał. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Mów więc. All right. Tylko proszę nie 150 szylingów. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. Okej. O bractwie? No może trochę nam opowie. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. Tak, tak. Oni się nie lubią. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Okej, tacy dobre ziomki. Chyba w miarę takie, taka po... no nie, jakby spoko, spoko. Jak on to mówi, to brzmi to całkiem nieźle. W sensie tak miło, w sensie starali się dla społeczeństwa zrobić dużo. O, może tak. Czyli nie zabijali wampirów, jeżeli wampiry nie zabijały. Prosta piła. I know that you offered your sister the final rest she asked for. Karty powiedziały ci o Mary? Nie, pewnie doktor Swansea. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being. So powerful it needn't even reveal its strength. Okej. Okay. Ego top mi poskoczyło teraz. Dzięki wariacie. Teraz to już mam ochotę walczyć z całym tym moim tym klubem. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. Wyblokowano nowe śledztwo, puszka Pandory. Do not read it. Jonathan, some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. No tak to powiedział, to szczerze mówiąc, od razu mi się zachciało wykonać tę misję i przeczytać, co jest w środku. Nie wiem, jak to działa w naszym mózgu, że jak ktoś ci mówi, nie myśl o tym, to zawsze o tym pomyśleć. Nie, widzowie, nie myślcie o bardzo dużym, zielonym rekinie. Ale nie tylko nie myśl o dużym, zielonym rekinie, wariacie. I zawsze, choćbyś się naprawdę spiął tak mocno, że szok. I tak zawsze pomyślisz o tym, co ja ci powiedziałem. Nie wiem, jakim cudem. Znaczy wiem, jakim cudem, ale... Kurzające to jest. No! Mówiłem, że Swansea. Nie zasłużyła na taki los.
już nie była moja siostra. She was no longer the sister I knew. She had changed. Hateful and bitter. She was determined to destroy our entire family. She returned as a force of evil, Jonathan. In putting an end to her misery, you also protected many innocent souls. Toż skąd wiesz, czy zabijałem, już zadawaliśmy mu takie pytanie. Dobra, opowiedz mi o tym ziomku i my się tam pakujemy do środka, bo nie ma co tutaj gadać z tymi postaciami. One nic chyba nie zmieniają w moim życiu. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Okej, okay, nowe szczegóły. Ty! No właśnie, bo on ma w ogóle jakość krwi. Moglibyśmy go w teorii chyba zabić. Należał do hermetycznego zakonu. Dobra, żegnam w takim razie. Pozdrawiam! Bardzo rzadko też rozmawiam z panami z Arabii albo podobnych kraj. Także obaj mieliśmy super przyjemność. Ja bym natomiast chciał, kurczę, testować, co to robi. Bo to coś musi robić. Tylko pytanie, kurczę, co? To jest jakiś kod. Tylko pytanie... Po dźwiękach chcę się skupić, czy dźwięki inne wydaje. A, to już się wcisło. A nie, czekaj, zjebałem. Czekaj, czekaj. Czekaj, czy jak na której stanę, to się wciśnie? Bo jeżeli tak, to wiemy... A nie, dobra. Może jeszcze tutaj, ostatnia nadzieja. No nie, nie, nie. To nie wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że było wciśnięte jedno. A to może stałem przypadkiem, moja postać przynajmniej stała tam nogami. Chociaż nie fizycznie, to gra myślała, że stoję nadal na tych płytkach. Dobra, pakujemy dupę do tego Aloysiego, czy jak on się tam nazywa. Bo powiem wam szczerze, 28 minut odcinka, oficjalne ostrzeżenie zdrowotne. 28 minut odcinka z rozmów na samym początku, no przyznam szczerze, nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o oglądalność tego odcinka. Także jak najszybciej potrzebujemy troszeczkę akcji. Jak się dostać do tego domu? Pomóż członkom klubu wejść do rezydencji. Popytaj mieszkańców o Aloysa. Czego on tam ma na imię? No to już popytaliśmy mieszkańców. Musimy wejść do jego rezydencji. Pytanie jest, kurwa, która to jego rezydencja? To jest jego cała rezydencja? Czy nie? Nie, chyba niekoniecznie. Albo i tak? Myślę, że tutaj jest okno, do którego mógłbym się teleportować. Chyba niekoniecznie, to może to jest jego rezydencja? No nie, też widzę, że nie. No musimy chyba tutaj pochodzić w kółko. I co, albo tu jego rezydencja? Nie wiem, kurczę, gdzie jest jego rezydencja. Nie mamy bezpośrednio zaznaczonego tego, gdzie mamy iść, także musimy... Chyba, że... A, jeszcze tutaj po lewo mam, widzę, domy, w których nie byłem. No to pewnie będzie jakiś mega najbogatszy dom, nie? Tutaj może jakiś? Tutaj? Oj, coś tu się świeci chyba. Nie, to tylko odbicia. Kurde, to gdzie jest jego dom? Te rezydencje wyglądają naprawdę ładnie. Kurczę, wyobrażacie sobie w środku na przykład Nowego Jorku taka wielka rezydencja twoja? Totalnie powalone by to było. Drogie, w sensie też mega. Dużo by kosztowało. Tutaj mamy co? Kryjóweczkę, co? Keep out. No to wygląda, że tutaj mam kryjówkę, odblokowaną kryjóweczkę. No wszystko spoko, no ale szczerze mówiąc, kurczę, no ja chcę do tego ziomka pójść. Roznieść zaraz, gdzie jest jego dom? Pokójmy się do środka. 29 minut chodzenia i pytania postaci. Możemy coś porobić? Możemy. Czy my chcemy coś porobić? Pewnie, że chcemy. Na zmęczenie środek, na sepsę zróbmy na przykład i na anemię nie możemy. Na przeziębienie i zróbmy też na zmęczenie. Serum, kurczę, zrobiłbym, szczerze mówiąc. Może mi to uratować dupkę. To wybadajmy. Przyspiesza wzrost wytrzymałości, fajna sprawa. Jeżeli chodzi o jaką naszą broń, możemy ją ulepszyć? Możemy.
Możemy, żeby ją ulepszyć, żeby zadawało 10% więcej obrażeń. Chętnie skorzystam z tego i to zrobię. Czemu by nie? Jeżeli mamy tutaj taką możliwość. I strzelby też moglibyśmy generalnie ulepszyć. No, o! Sorry. Na co? Na nowy poziom nie, ale moglibyśmy jej dać jakieś zmienie obrażenia od ognia, najlepiej działałem przeciwko bestiom i wampirom, bla bla bla. No możemy tu jakieś podadawać, typu skróć czas przeładowania, zwiększ zadawane obrażenia. To jest fajne, oczywiście zawsze obrażonka o 10% jest, to jest fajne ulepszenie. Szybkość przeładowania też możemy zwiększyć, znaczy zmniejszyć właściwie. No i niestety na kolejny poziom nie ulepszymy, bo brakuje nam jednego małego fragmentu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulepszanie. Tutaj możemy uzupełnić amunicję, ale ona chyba się generalnie sama uzupełnia, kiedy śpimy. Jeszcze szybka ewolucja, tak, jeżeli w ogóle gra nam tutaj dała jakby kryjówkę, to oznacza, że coś tu się będzie działo niedługo, na pewno. Także warto jest tutaj sobie ulepszyć naszą postać. Pazurki mamy ulepszone na maksa. To ta dzida, ja nie używam za bardzo tej dzidy, tak szczerze. Więc może ulepszmy, nie wiem, stan zdrowia po prostu. Nie, zdrowie też do kitu. Wytrzymałość może 1500 aż? Kurde, ale duże wytrzymałości. Dobra, weźmy wytrzymałość. I weźmy tutaj na przykład wydajność krwi. Zwiększ wydajność krwi. To trochę kosztuje, ale wydaje się całkiem opę. Więc ulepszmy sobie to, potwierdzam. Czemu by nie? Dostałem z jakiegoś powodu opium i manganian potasu. Co się stało? Stan zdrowia dzielnicy wzrósł? Wzrósł chyba. Tutaj niestety spada na krytyczny. No nie jest dobrze. Tutaj ludzie chorują. Stabilny. No nie jest. Jest tragedia wręcz, bym powiedział. Londyn powoli umiera. Co z tego, że ja wyleczę kilka osób, jak i tak kolejne kilka osób następnego dnia się zarazi, także trzeba przede wszystkim znaleźć źródło choroby i pozbyć się epidemii, w sensie wyleczyć ludzi z epidemii i generalnie zniszczyć, złamać Hiszpankę w pół. Witam serdecznie. Dobra, trzeba przetestować co tutaj. Co tutaj mamy w ekwipunku, a mamy, widzę, sporo wytrzymałości, zajebistą szabeleczkę, z której mega dużo też jakby zabieram życia, znaczy krwi wrogom i jestem w stanie super nią machać szybko, bo mi nawet jednego ciosu nie był w stanie zadupcyć, ani jednego ciosu nie był w stanie mi dupsnąć. Dobra, pokonajmy ich, no i szukajmy tej rezydencji. No nie będzie jest ta rezydencja. Totalnie OP jest ta szabelka i wytrzymałaś tak swoją drogą. Tutaj, no to już, to musi być jego rezydencja, kurczę. No nie wierzę, że no musi być najbogatsza, no właśnie. Największy dom w mieście, no to musiała być oczywiście rezydencja tego naszego ziomka. W końcu on jest najbogatszym tutaj. Nie tylko Londyńczykiem, ale właściwie najbogatszym... Brytanem? Najbogatszym człowiekiem Wielkiej Brytanii. Zresztą nie wiem, czy w tych czasach jeszcze była Wielka Brytania, to może bym powiedział bardziej Anglia. Na pewno w tamtych czasach było dużo takiej walki między Szkocją, Wielką Brytanią, Irlandią i tak dalej. Walią. Teraz mamy Wielką Brytanię, kiedyś była Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia. No i tyle. Co ciekawe, oni w ogóle nie mają jednej reprezentacji, na przykład w Wielkiej Brytanii, nie, tylko mają właśnie Anglię, Walię i tak dalej. Ale jednocześnie jest to jeden kraj, Wielka Brytania. To jest bardzo ciekawe. Jakby w Polsce, nie wiem, była Wielkopolska, Warszawa i zamiast grać jako Polska, byśmy grali jako Warszawa i jako Wielkopolska i Poznań na przykład, nie? To było ciekawe. Dobra, możemy mu pograć, on jest najbogatszym ziomkiem. Także myślę, że kupi sobie najwyżej nowe manganiany potasu. 3 szylingi, nie jest to dużo. Coś nasza postać mówiła, szczerze mówiąc, na samym początku, ale kompletnie nie pamiętam co. Tam już widzę, siedzi ten ziomuś. Ja bym chciał na razie pozwiedzać jego dom.
pędzikiem, tylko byśmy mu zajumali, co możemy zajumać z tego domu. Czekaj, bo jeszcze tutaj pewnie coś jest do podniesienia. Chciałbym też pozwiedzać generalnie ten dom. Tutaj jest cyk, 3 szylingi. W sumie to do kitu ma tutaj rzeczy. Nie ma nic takiego chyba mega wartościowego. Ale gdzieś tutaj może po drodze znajdziemy na przykład leżącą tego, nie? Szablę albo coś takiego, jakiś topór mega, jakiś super broń, która nam się ostatecznie mega przyda. Także warto chodzić, bo mimo tego, że nie zbieramy jakichś super interesujących i ważnych rzeczy, to tak jak mówię, może po prostu zaraz znajdziemy coś mega, jakąś antyczną broń i będzie ona mega dużo warta. Tutaj będzie leżeć. Dobra, pakujmy się do środka. Czy tutaj czekają też inne wampiry? Czy jesteśmy tutaj sami? Panie Alo... Jak ty się? Aloizy? Aloizy. Powiedzmy, że Aloizy. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence around us. And time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Zaufaj mi, jestem tu jedynym wampirem. To jest pytanie czy stwierdzenie? To kilka minut, to potrwa kilka minut, zaufaj mi. I'm the only vampire in the room for now. So please indulge me. All right. What is it you wish to ask? O byciu moim potomkiem. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Spożywanie krwi. You need to feed on warm blood. A ciepłą krew. A to można na przykład ugotować ją? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Nie podoba. Mam nadzieję, że będę miał opcję wyboru i nie wiem, będę go zabiję. No nie mogę go przemienić, przecież to jest straszny debil. What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Nie możemy, po prostu nie możemy. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Ale powiem wam szczerze, że twórcy gdy bardzo chcieli, żebyśmy go nienawidzili tego ziomka, nie? No już bardziej się kurwa nie dało. Napisać tak z tej postaci, żeś nie lubiłeś. Yes. It will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Stworzysz dwa więzienia. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past.
Łączmy, nie dzielmy, nie? No nie wiem, czy mur to jest, szczerze mówiąc, dobry pomysł. I tak się przedostanie ta zaraza za ten mur, więc... England must prevail, doctor, no matter the cost. To tak nie działa, wariacie, wiesz? Na pewno to tak nie działa. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Czyli on tak naprawdę nie chce infekcji jakby oddzielić, tylko on chce bogatych od biednych oddzielić. Ciekawe po co. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Tak zwany idiotyczny pomysł. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right. Do what you have to do. Ja mam teorię do tego, co się teraz wydarzy, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, czy chcę ją zdradzać. No właśnie. Potrzebuję wskazówki? O, to ciekawe bardzo. To tutaj jeszcze była za opcja wyboru. Tak. Mamy, możemy go przemienić i on się stanie wampirem. Tylko wydaje mi się, że kiedy my go przemienimy, to pamiętajcie, że jest szansa, że nasza krew się nie przyjmie. I generalnie wydaje mi się, że tak się stanie, że ja go spróbuję przemienić, ale on się nie przemieni. I tak czy siak on zginie. Dlatego opcja ta albo zabijecie jest taka sama, tylko kiedy go jakby wyssiemy z niego krew, to się wkurwi na nas klub. Ale prawda jest taka, że chłop nie może otrzymać nieśmiertelności. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. No, trochę się wkurzą na nas w klubie. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Twój stary, twoja stara, S? No i się wkurzyli na mnie pewnie. Poziom hipnotyzmu. Nowi mieszkańcy dostępni do zabicia. Wskazówka nie działa. Pierwszy klucz. Otrzymujesz 1750 punktów doświadczenia za to życie, plus pewnie cała tego. Trzeci klucz, same klucze, pełno kluczy. Pewnie cała dzielnica upadnie, szczerze mówiąc, bez tego gościa, więc jest ogólnie, kurczę, niedobrze. Będziemy mogli, no właśnie, odblokowano tego. Będziemy mogli odżywcza krew, będziemy mogli tutaj te sejfy potwierać. Do tego są te klucze. Gęsto odżywcza krew. I odblokujemy jakieś nowe rzeczy. Tak mi się wydaje. Dobra, tu był jeszcze sejfik jeden. Tak jest. 500 szylingów, co jest, kurwa? Dobra, S? Tylko jeszcze jednego sejfu potrzebujemy. To nie odpuszczę, jak to wiem, że teraz 500 szylingów mogę dostać. Nie ma szans, tylko gdzie znajduje się ten sejfik jeden? To bardzo istotne, widzę. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Na początku góra, potem dół, prosta piła. Tutaj jest coś do przeczytania, jakiś dziennik? Co to jest? Artykuł prasowy. Egzekucja Johna Francisa Sparrowa. Dobra, whatever. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. A, czyli naszego inspektora, nasz inspektor nie jest inspektorem tak naprawdę, tak? Już został zwolniony z tego stanowiska. Tutaj byliśmy, tak? Stąd przyszliśmy generalnie. Znaczy tutaj nie było sejfu. Jeszcze dół zbadamy. Znaczy tu był do góry, tak? Ale tu już przeszukaliśmy, więc trzeba patrzeć tutaj po dole. Tu byliśmy, tutaj się coś świeci, tak mi migło coś przynajmniej na chwilę. O jest, mamy saving, pyk. Środek na zmęczenie, środek na anemię.
Środek na serce, środek na przeziębienie. Ale rymy w ogóle. Środek na zapalenie ostrzeli, na pół. Spoko. To się nam na pewno okurwa. No to się... Przepraszam. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Nie przeżył zabiegu? No przecież zbadają jego ciało i będą widzieć, kurwa, co się stało. I could not let such a dangerous man become immortal. Not from my blood, not for you. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Uuu, od miecza zginiesz, nowe tego. Myślałem szczerze mówiąc, że coś się tu wydarzy takiego mocnego, dużo bardziej mocnego. Typu, nie wiem, rozdupcy mnie chłop, zaczniemy walczyć. Generalnie to szczerze mówiąc mam wrażenie, że to jest takim śledziem. On tylko gra twardego, ale z takim śledziem. Zresztą ona mówiła, że on jest z jakiegoś beznadziejnego rodu, nie? Że on jest tylko w stanie, on nawet nie jest w stanie potomka zrobić. O, witam. Co się tu dzieje? Czemu tyle tu postaci? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Nikt cię nie widział? Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Asprey? She came to us in the sewers in search of answers, just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers. Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. To prawda, my też musimy generalnie. So I answered her questions. I o co chodzi? No właśnie, mam wrażenie, że jeszcze przed nami 30 odcinków, tak szczerze mówiąc. Lady Ashbury. Myślałem, że zaraz będziemy kończyć tą serię, ale tu jeszcze chyba dużo giereczki przed nami. Nie mówię, że to źle, ale chciałbym, żeby już na tym etapie ta gierka przyspieszyła, wrzuciła kolejny bieg. Powoli gadamy tutaj tego owego, ale ta fabuła jest taka... powoli się nudzi. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Najpierw chciał coś zapytać? I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Ale czekaj, kogo chcą? Gdzie jest Lady Ashburg? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool. Dobra, dobra, ale kogo oni chcą zaatakować? Tego doktora Swansea? Czy Lord... No właśnie. To jest dobre pytanie akurat. Particularly irritated to see you. Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. Dobra, wariacie. Jak Elizabeth, dobra, to mnie nie interesuje, nie traćmy więc czasu. No time to lose, then.
I must go there right. Potrzebujemy akcji. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Przekaż ją, że ją kocham. Kurczę, może sami jej przekażemy taką informację. Proszę jej przekazać, że muszę z nią pomówić. Powiedz, że się o nią martwię. Tell her I worry about her. Do not. For she has had strength and wisdom for so much longer than you. Jeżeli chodzi o miłość, to może warto by było powiedzieć to w twarz, a nie tak, że przekaż kurczę jak w tym, jak w podstawówce, że się przekaż kurczę tamtej osoby, co ją kocham. Nie wiem, czy też tak robiliście, albo odwrotnie, że nienawidzę. Nie będę z tobą rozmawiał i rozmawialiście przez pośrednika, bo nie chciałeś rozmawiać z jedną osobą i rozmawialiście tak na raty, że tak powiem. Dobra, mamy Jocie Krynca, szalenie długą drogę, żeby pójść do tej misji. Ja ją oczywiście tą drogę pokonam, tak samo jak pokonam tych gagatków, co tutaj planują napaść na szpital w następnym odcinku, godzina 14 oraz 16 każdego dnia i na Twitchu też się widzimy. Pozdrawiam z rodzinką.